Dzień, który Heniś poznał? Holownik! Cześć, holowniku! Cześć, Henisiu! Jak się dzisiaj miewasz? Doskonale, Henisiu! Dziękuję! Lubię być holownikiem i przenosić wielkie rzeczy za pomocą dźwigu. Gdy widzę auto, które się zepsuło lub ugrzęzło w błocie, nie mogę się powstrzymać i pomagam. Wygląda na to, że jesteś zapracowany, holowniku. Pełno tu starych, zepsutych samochodów. Cześć, Henisiu! Tak, bo wczoraj zaczęły się zawody monster trucków. Ścigały się i rozbijały się tak, że nie nadążałem ich odholowywać. Gotowy czy nie, nadjeżdżam! Niewiele brakowało. Lubię moją pracę, ale marzy mi się, żeby pewnego dnia być jak monster truck. Dobrze się bawić, ścigać się, rozbijać inne samochody, przejeżdżać przez bagna zamiast holować i sprzątać ten cały bałagan. Sądzę, że byłbyś wspaniałym monster truckiem. Serio? Bardzo ci dziękuję, Henisiu, ale... spójrz na mnie, mój silnik jest wolny jak żółw. Karoseria zardzewiała jak stary gwóźdź, a koła? Rowerki dla najmłodszych dzieci mają większe. Z takim wyglądem daleko mi do monster trucka. Gdyby był tu jakiś mechanik, który by mi pomógł. Chyba wpadłem na świetny pomysł, holowniku. Mogę zostać mechanikiem i razem przygotujemy cię do zawodów w klasie monster trucków. Nareszcie, to doskonały pomysł, Henisiu. Dzięki, holowniku. Zacznijmy od podstaw. Musimy cię podnieść i wymienić ci koła. Zostaw to mnie, Henisiu. Mogę podnieść wszystko bez względu na rozmiar. Dzięki, podnośniku. Wkrętarko, teraz twoja kolej. Oczywiście, Henisiu. Dziękuję wam. To była dobra robota. Jeszcze nie skończyliśmy. Chodźcie tu do mnie. Bierzmy się do pracy. Cześć, specjalne koło. Cześć, Henisiu. Cześć, supermocny silniku. Cześć, Henisiu. Cześć, kolorowe spraye. Cześć, Henisiu. Henisiu, rzeczywiście wyglądam jak najprawdziwszy monster truck. Nie wiem, jak ci dziękować. Drobiazg, holowniku. A teraz czas na wyścig. Do biegu. Powodzenia, holowniku. Gotowi. Niechaj wygra najlepszy. Start, jedź, jedź. Jak mi idzie, Henisiu? Dobrze, holowniku, ale uważaj. Przed tobą duża przeszkoda. Dzięki, Henisiu! Dobra robota, holowniku. Teraz czas na bagno. Zrozumiałem, Henisiu. Do dzieła! Już myślałem, że się nie wygrzebie. Tracę moc. Chyba zalałem silnik. Wytrzymaj, holowniku. To już ostatnia prosta. I spójrz, monster truck ugrzązł w błocie. Twoje szanse rosną. Monster truck ugrzązł w błocie? Ratunku! O nie, Henisiu, co robić? Gdybym miał dźwig, mógłbym go bezpiecznie wyciągnąć z bagna. Chwileczkę, holowniku. Chyba mam pomysł. No i gotowe. Co ty na to? Pierwszorzędny pomysł. Spokojnie, monster trucku, wyciągniemy cię. Dzięki, holowniku. Hurra! Brawo, holowniku. Wygrałeś wyścig. Dziękuję, Henisiu. Fajnie było wygrać wyścig jako monster truck, ale chyba, wiesz, wydaje mi się, że wolę pracę holownika i pomaganie innym. O, Henisiu, mogę zachować na masce ten rysunek? Oczywiście, holowniku. Zwłaszcza, że wyglądasz teraz odlotowo. Dzień, w którym Henis poznał holownik i ze wszystkimi śmiał się w głos. Dzień, w którym Henis poznał holownik, znalazł przyjaciół i dobrze bawił się. Henisiu! To mama mnie woła, holowniku. Muszę już iść. Bardzo się cieszę, że cię poznałem. Cała przyjemność po mojej stronie i dziękuję, że pomogłeś mi być monster truckiem. Nie ma za co. Miłego dnia. Pa, pa, Henisiu. Pa, pa. Już idę, mamo. Dzień, który Henis poznał? Papugę!
papugo. O, cześć, Heniś Brachu. Jak się masz, papugo? Utrzymuję formę. Siedzę sobie na żerdzi wśród obrazów przedstawiających morze. Tak! Czuję wiatr w skrzydłach. Jest mi prawie tak dobrze, jak na okręcie pirackim 100 lat temu. Czy to prawda, że papugi mogą żyć ponad 100 lat? A, tak, Hemisiu, właśnie dziś obchodzę 101 urodziny. Rety, to wszystkiego najlepszego. Pewnie widziałeś wiele dziwnych rzeczy w swoim długim życiu. Istotnie, Hemisiu, pozwól, że pokażę ci coś zdumiewającego. A! Mój dziadek był słynnym kompanem piratów i zostawił mi swój bezcenny dobytek. Wow, a co, papugo? Czy drewnianą nogę? Czy też piracką flagę? Lub ulubioną opaskę na oko? To coś znacznie lepszego. Mapa skarbu. Może nas doprowadzić do nieodkrytego majątku zakopanego wieki temu. Co to za nieodkryty majątek? Nie wiem. Nie odkryto go. Pójdźmy więc za mapą skarbu i odnajdźmy go. Tak! Ale do tego trzeba mieć piracki okręt. Dlatego dotąd nie zacząłem poszukiwań. Chyba mam świetny pomysł, papugo. Mogę zostać piratem. Wypłyniemy moim okrętem i razem odnajdziemy skarb. A, doskonały pomysł, Henisiu. Ahoj, wilki morskie. Mówi do was kapitan Heniś. Co my czas wybrać? Kotwicę wciągnąć, ster mocno objąć i rozwinąć żagiel. Ar? Ar! Kapitanie, skoro jesteśmy już na morzu, zerknijmy na mapę. Chyba nie chcemy natknąć się na straszne potwory morskie. Słusznie, papugo. Zatem, którędy płynąć do skarbu? Jak widać, kapitanie, jesteśmy tutaj. Musimy popłynąć tędy, ominąć ogromnego, strasznego potwora morskiego i prosto na bezludną wyspę. Co takiego, mapo skarbu? Co mam rotałaś? Brzmiało coś jak... Ogromny i straszny potwór morski przed nami! Opuścić okręt! Nie krzywdź nas, ogromny morski potworze! Na śmierdzącego sztokfisza, Henisiu, to moje najgorsze urodziny! Urodziny? Powiedziałeś urodziny? Tak. Papugo obchodzi dziś urodziny. Wszystkiego najlepszego, papugo. Uwielbiam po prostu urodziny. Mam wyrzuty sumienia, że wystraszyłem was w tym wyjątkowym dniu. Czy mogę wam to jakoś wynagrodzić? Jest pewien drobiazg. Zależy nam, żeby dopłynąć do bezludnej wyspy. Mógłbyś nam pomóc? Mogę więcej niż myślicie. Wskakujcie. Juhu! Dzięki, ogromny potworze morski. To prezent dla jubilata. Udało się, Henisiu. Dotarliśmy jednak do wyspy skarbu. I wszystko wskazuje na to, że jest tutaj. To do dzieła, chłopcze. Zacznij kopać. Co to, Henisiu? Złoto czy diamenty? Coś znacznie lepszego. To jest... niespodzianka! To zapewni dobrą zabawę. Ha, mój dziadek umiał się dobrze bawić. Ha, ha, ha. Wszystkiego najlepszego, papugo. To najlepsze urodziny, jakie miałem. Dzień, w którym Heniś poznał papugę i ze wszystkimi śmiał się w głos. Dzień, w którym Heniś poznał papugę, znalazł przyjaciół i dobrze bawił się. To mama mnie woła, papugo. Muszę już iść. Bardzo się cieszę, że cię poznałem. Cała przyjemność po mojej stronie. I dzięki, że pomogłeś mi odnaleźć skarb. Arr, nie ma za co, papugo. Pa, pa, Henisiu. Pa, pa, papugo. Już idę, mamo. Pa. Dzień, który Henis poznał... gitarę. Cześć, gitaro! Hej, cześć! Jak się masz, mały? Dobrze, gitaro. A jak ty? Cudownie, Henisiu. I raz, i dwa, i raz, dwa, trzy, cztery, ue. Ale ty pięknie brzmisz, gitaro! Dzięki za komplement.
Na pewno masz miliony wielbicieli swojej gry na całym świecie! Przykra sprawa, bracie, ale dzisiaj ludzie nie cenią takich starych instrumentów jak my. Wolą słuchać nowoczesnego badziewia, jak keyboard albo gitar. O, guten Tag, mein Fräulein. Szaszalejemy, ja? Ja uważam, że jesteście wspaniali i bardzo chciałbym was zobaczyć, jak gracie koncert. Przy okazji, kiedy występujecie? Pytasz, kiedy? Najbliższy występ. Problem w tym, mój Henisiu, że nie występujemy już od 40 lat. O! I wcale nie chodzi o to, że nie chcemy. Tak, bo chcielibyśmy. Chodzi o to, że nie mamy wokalisty. Wiesz, gitaro, chyba wpadłem na świetny pomysł. Zostanę piosenkarzem. Mogę dołączyć do zespołu i razem wystąpimy na koncercie. Wspaniały pomysł, Henisiu. A tak, przy okazji, szałowe ciuchy. Dziękuję bardzo. Wyłączony? Ups, przepraszam. Nie martw się, Henisiu. Po prostu wyjdź i przedstaw się. Jesteśmy z tobą, synu. Dobrze ci idzie, Henisiu. Dobry wieczór państwu. Dalej, synu. Mam taką nadzieję, że dobrze się bawicie. Przepraszam, ja truchcikiem, nie przeszkadzajcie sobie. Powiedz im, Henisiu, co czujesz? Powiedz, co czujesz? Że czas na rock'n'rolla? Henisiu, kochamy cię! Moje klimaty! Brawo! Świetnie, Henisiu. Najwyższa pora przedstawić grupę. Dobrze, gitaro. A oto za mną utrzymujące wszystkich w rytmie niepowtarzalne bit bębniste bębny! Po mojej prawej ma tylko cztery struny, ale potrafi zagrać wszystkie niskie tony, czyli bombastyczny bas! I wreszcie ostatnia, lecz nie mniej ważna. Sześciostrunowe cudo! Gitara! Psst! Henisiu, teraz twoja kolej! O, racja! Powodzenia, Henisiu! Zaśpiewaj z całego swego małego serducha! Gitaro, wiem, że powinienem wspomnieć o tym wcześniej, ale jeszcze nigdy nie śpiewałem przed publicznością i trochę się denerwuję. Niepotrzebnie, Henisiu! Ja też to mam. Wiedz, że trema dopada najlepszych wykonawców. Zaśpiewaj najlepiej, jak umiesz. Bo w muzyce chodzi o to, aby się dobrze bawić. Dziękuję wam. Dobrze, zaczynamy. Dzień, w którym Henisz poznał gitarę i ze wszystkimi śmiał się w głos. Dzień, w którym Henisz poznał gitarę, znalazł przyjaciół i dobrze bawił się. Henisiu! To mama mnie woła, gitaro. Muszę już iść. Bardzo się cieszę, że cię poznałem. Cała przyjemność po mojej stronie. I dzięki za wspólny występ. Nie ma za co. Miłego dnia! Pa, pa, Henisiu! Pa, pa! Już idę, mamo! Dzień, który Henisz poznał... mikroskop! Cześć, mikroskopie! Witaj, Henisiu! Co u ciebie słychać? Po prostu genialnie, Henisiu. Właśnie dokonałam przełomowego odkrycia. Chyba wynalazłam. Co też znalazłaś? Skarpetki, kluczyk do skrzynki, pieniążek? Nie znalazłam. Wynalazłam lek na cuchnący oddech. Rety! Więc problem cuchnącego oddechu znika. Mogę zerknąć przez okulary i zobaczyć, jak to wygląda? Oczywiście, że tak, Henisiu. Chętnie ci pokażę.
Naukowcy używają mikroskopów, by przyjrzeć się bardzo małym rzeczom, jak te molekuły, czyli cząsteczki. Cześć, Henisiu! Cześć, molekuły! Spójrz, Henisiu, ta szalka Petriego zawiera bardzo, bardzo ważne substancje. Zaraz zawołam mojego asystenta, żeby nam pomógł. Czy ktoś mówił, że potrzebujemy pomocy? Szkielecie, co ci mówiłam o bieganiu po laboratorium? To był cały lek, który wynalazłam. O, strasznie przepraszam. Może mikroskopie przygotujesz nową próbkę? Nie dam rady, Henisiu. Nie stworzyłam jej samodzielnie. Ja współpracuję z uczonymi. O, gdyby znalazł się naukowiec, który ponownie by mi pomógł. Mikroskopie, wpadłem na świetny pomysł. Mogę zostać naukowcem i mogę pomóc ci to lekarstwo odtworzyć. Co za świetny pomysł, Henisiu. Dobrze, lecz wiedz, że podstawą farmacji jest doświadczenie, czyli eksperyment i eksperyment. A jeśli się nie uda? To wtedy robi się kolejne doświadczenie. Dobrze, mikroskopie. Odtwórzmy razem to lekarstwo. Cześć, tablico. Cześć, Henisiu. O, witajcie, próbówki. Cześć, Henisiu. Cześć, kolby. Cześć, Henisiu. Tak sobie myślę, że mamy już lekarstwo. Jesteś dzielny, Henisiu. Ale skąd możemy wiedzieć, czy ono działa? Zaraz się przekonamy. Nie rób tego. To zbyt niebezpieczne. Nie możesz pić tego, czego nie jesteś pewien, że ci nie zaszkodzi. Skoro ja nie mogę, to kto? Co? Ja? Serio? Mikroskopie na pewno nic mu nie będzie? Na pewno, Henisiu, jest zrobiony z plastiku, prawda, szkielecie? Prawda. Nie martw się o mnie, Henisiu. No to do dna. Czy coś poczułeś? Nie czuję żadnej różnicy. Co? O co chodzi? Czemu tak na mnie dziwnie patrzycie? Wygląda mi na to, że ta nowa próbka wywołuje efekt uboczny. Chyba znowu zmieni się w tablicę. Mikroskopie, próbowaliśmy już wszystkiego. Teraz zróbmy przerwę, Henisiu. Wstrząśnięty szkielet padł. Wstrząśnięty? To jest to, mikroskopie! Spróbuj tego. Rety, to pachnie... To pachnie cudnie! Czuję zapach róż i chyba lawendy. A ja zapach świeżo skoszonej trawy w słoneczny dzień. Brawo dla nas! Udało nam się! Wynaleźliśmy lekarstwo na cuchnący oddech. Dzień, w którym Henisiu poznał mikroskop i ze wszystkimi śmiał się głos. Dzień, w którym Henisiu poznał mikroskop, znalazł przyjaciół i dobrze bawił się. Henisiu! To mama mnie woła, mikroskopie. Muszę już iść. Bardzo się cieszę, że cię poznałem. Cała przyjemność po mojej stronie. I dzięki za pomoc. Nie ma za co, mikroskopie. Miłego dnia! Pa, pa, Henisiu! Pa, pa, mikroskopie! Już idę, mamo! Dzień, który Henisiu poznał! Samolot! Cześć, samolocie. Czy ty śpisz? Samolocie! Samolocie! Henisiu, żeby obudzić tego ogromnego śpiocha, trzeba mówić trochę głośniej. Samolocie, obudź się! Odwiedził cię gość! Samolot melduje gotowość do wykonania zadania. Miłego dnia, Henisiu. Cześć, samolocie! O, cześć, Henisiu. Jak się dzisiaj czujesz? Bardzo dobrze, Henisiu. Czuję się świetnie. Wyglądasz mi na zmęczonego. Zmęczony? Ja? Ależ skąd? Przymknąłem tylko... O, co to? Gdzie jestem? Ktoś mówił?
O, znowu zasnąłem, co? Przykro mi to przyznać, samolocie, ale tak, znowu zasnąłeś. O, kogo ja oszukuję? Oczy same mi się zamykają. W tym tygodniu poleciałem do Japonii, Australii i Brazylii. Tam i z powrotem. Dwa razy. W ogóle nie spałem. To zamknij oczy, samolocie. Właśnie tak. Czuję, że nikt nie przerwie ci snu. Samolocie, śpisz na pasie startowym? Trzeba pilnie dostarczyć bonga aż do Konga. No już, już, już. Tak jest, ser. Ruszam. Wieża kontrolna. Bonga do Konga. Przyjąłem. Ależ, samolocie, skoro jesteś śpiący, to nie powinieneś latać. Ja wiem, Henisiu, ale wszyscy piloci wybrali się na karaoke. Lotnisko jest puste. Gdybym miał pilota w kokpicie, który nie pozwoliłby mi zasnąć i bezpiecznie pokierował mnie do celu. Zdaje się, samolocie, że wpadłem na świetny pomysł. Mogę zostać pilotem. Wskażę ci drogę i nie pozwolę zasnąć. Doskonały pomysł, Henisiu. Panie, panowie i wy, Bonga. Mówi do was kapitan Heniś. Proszę zapiąć pasy bezpieczeństwa i przygotować się do startu. Powodzenia, Heniśu! Dziękuję wszystkim. Schować podwozie. Brawo, Heniśu! Jesteś urodzonym pilotem. Dziękuję, samolocie, ale pamiętaj, że nie wolno ci zasnąć. Wymyślę sposób, żebyś czuwał. O, zagrajmy w coś na literę. O, uwielbiam tę grę. Mogę wybrać pierwszy? Oczywiście, że tak, samolocie. Dobrze. Ali, Ali, dom się pali, a w tym domu coś na literę G. Czy to gogle? Nie. Generator? Nie. Gałki dźwigni, guziki, gipsowy krasnal? Nie, nie i nie. No to się poddaję. Co to jest? Gigantyczna chmura burzowa! Gigantyczna chmura burzowa! Proszę wszystkich o zapięcie pasów. To zadanie dla kapitana Henisia. Whee! Brawo, Henisiu! Dzięki, samolocie! I hia! Cześć, chmaro ptaków! Cześć, Henisiu! Cześć, czerwony balonie! Cześć, Henisiu! Cześć, helikopterze! Cześć, Henisiu! Henisiu, widzę już lotnisko. Przygotuj się do lądowania. Tak jest, samolocie. Wysuwam podwozie. Uwaga, pasażerowie. Trzymajcie się. To może być twarde lądowanie. Do dzieła! Spokojnie. Jeszcze chwilka. Udało się, Henisiu. Jesteś znakomitym pilotem. Dzięki, samolocie. I udało nam się dostarczyć Bonga do Konga na czas. Dzień, w którym Henisz poznał samolot i ze wszystkimi śmiał się w głos. Dzień, w którym Henisz poznał samolot, znalazł przyjaciół i dobrze bawił się. Mnie woła, samolocie. Muszę już iść. Bardzo się cieszę, że cię poznałem. Cała przyjemność po mojej stronie. I dziękuję za pomoc. Nie ma za co. Miłego dnia. Pa, pa, Henisiu. Pa, pa. Już idę, mamo. Dzień, który Henisz poznał. Posąg. Cześć, posągu! Cześć, Henisiu! Jak siedzisz, masz, posągu? Jak się pomyśli, że tkwię w tej pozycji od 4000 lat, jestem pełen wigoru! Znacznie lepiej! Posągu, dlaczego wszystko tu wygląda tak staro? Dlatego, że wszystko w tym muzeum jest stare, Henisiu. Chodź ze mną, pokażę ci! Ten oto hełm wikinga ma ponad 1000 lat. Cześć, Henisiu. A te tutaj szkielety dinozaurów mają 65 milionów lat. Cześć, Henisiu. A ile lat ma ten rzadko dziś spotykany eksponat? Jakieś 500 lat? 2 miliony lat? 10 trylionów lat?
O, on nie należy do ekspozycji muzealnej. To stary magnetofon kasetowy z muzyką z lat 80. Na czym stanąłem? A, tak. Często bywa, że archeolodzy przez długie lata szukają skarbów. I raz w życiu zdarza się, że znajdują coś równie pięknego jak starego. Spójrz! Antyczny, błękitny diament. Posągu, tu niczego nie ma. Co? Niczego nie ma? O nie! Gdzie podział się antyczny, błękitny diament? Co za nieszczęście, Henisiu. O, czekaj, mój błąd. Tu jest napisane, że jeszcze go nie znaleziono. Głuptas ze mnie. Gdyby znalazł się archeolog, który pomógłby go znaleźć, podziwialibyśmy jego wyszukane piękno. Chyba wpadłem na świetny pomysł, posągu. Mogę zostać archeologiem i pomogę ci znaleźć antyczny, błękitny diament. Fantastyczny pomysł, Henisiu. Ale którą drogę wybrać? Jedna może nas doprowadzić donikąd. A druga, jak się nam poszczęści, do antycznego, błękitnego diamentu. Tą drogą czy tą? W którą stronę? Uważam, że powinniśmy pójść w tę. Dlaczego, posągu? Ponieważ z tamtej strony toczy się, i to prościutko na nas, ogromny głaz! Rety! W nogi! Cześć, Sfinksie! Cześć, Henisiu! Kręci mi się w głowie! Cześć, piramidy! Cześć, Henisiu! Naprawdę strasznie kręci mi się w głowie! Cześć, hieroglify! Cześć, Henisiu! Szybciej, Henisiu! Głaz już depcze nam po piętach! Chyba zaraz zwymiotuje! O nie! To ślepy zaułek! Muszę złapać oddech. Trudno was dogonić. Przepraszam, że was wystraszyłem. Chciałem się tylko przywitać. A ty uciekłeś i zgubiłeś kapelusz. O, trudziłeś się, żeby oddać mi zgubę? Jak miło. Dzięki, głazie. Ta przebieżka dobrze nam zrobiła. Głazie, nie wiesz, gdzie jest antyczny, błękitny diament? Oczywiście, że to wiem. Pod waszymi stopami. O, Dzięki, głazie! Nie ma za co! Wreszcie, Henisiu! Spójrz! Antyczny, błękitny diament! Rety, posągu! Miałeś rację! Jest naprawdę przepiękny! Och, pewnie to mówisz wszystkim antycznym, błękitnym diamentom! Skoro cię znaleźliśmy, czy chciałbyś wrócić z nami do muzeum i poznać moich nowych przyjaciół? Z przyjemnością, Henisiu! Hurra! Hurra! Dzień, w którym Henis poznał posąg i ze wszystkimi śmiał się w głos. Dzień, w którym Henis poznał posąg, znalazł przyjaciół i dobrze bawił się. Henisiu! To mama mnie woła, posągu. Muszę już iść. Bardzo się cieszę, że cię poznałem. Cała przyjemność po mojej stronie, Henisiu. Dziękuję za odnalezienie mnie. Nie ma za co. Życzę wam obu miłego dnia. Pa, pa, Henisiu. Pa, pa. Już idę, mamo. Dzień, który Henis poznał... Zegar! Cześć, zegarze. O, witam cię, Henisiu. Jak się masz, zegarze? Dziękuję, Henisiu, dobrze. Moje trybiki obracają się, sprężyny sprężynują, a wskazówki robią tik-tak, tik-tak. Zegarze? Tak, Henisiu? Co takiego buja się w twoim brzuchu? O, to coś, co się buja, to moje wahadło. Wahadło? Do czego ono służy? Zajrzyj tu i sam zobacz. Przywitajcie się! Cześć, Henisiu! Cześć, panowie! Ja jestem wahadło. Wahając się raz w prawo, raz w lewo, równo odmierzam czas. Uhu! Wahadło wprawia nas, trybiki, w ruch. Zaś my poruszamy wskazówki. Tik-tak, tik-tak. By ten, kto spojrzy na moją twarz, mógł odczytać godzinę.
Rety, ale... co właściwie robisz na ulicy? Wiesz, Henisiu, miałem się dzisiaj przeprowadzić, ale... jest problem. O, co się stało zegarze? Bagażówka odjechała beze mnie. No i tkwię tu na ulicy, a parapetówka w nowym domu zaczyna się o 4:00. A która jest teraz godzina? Tik-tak, tik-tak. Właśnie minęła 3:00, a tak się cieszyłem na to przyjątko. Nie możesz pójść piechotą? To dla mnie za daleko. I tak bym nie zdążył. Poczekam tu, może pojawi się inne auto dostawcze. Wiesz, chyba wpadłem na świetny pomysł, zegarze. Mogę zostać kierowcą bagażówki i zawiozę cię do nowego domu na przyjęcie o 4:00. Doskonały pomysł, Henisiu. Nie mogę się doczekać, kiedy wejdę do nowego domu i zobaczę przyjaciół. Jaki adres, zegarze? A, tak, oczywiście. Ulica Tik-Tak 21. No to bagażówko, ruszajmy! Następny postój, dom zegara! Henisiu, zanim odwieziesz zegar, czy po drodze pomożesz mi zabrać kilka rzeczy? Jasne, że pomogę, zwłaszcza, że to po drodze. To ładnie z twojej strony, Henisiu, ale pamiętaj, że musimy dojechać do domu, zanim wybije 4:00. A teraz, kierowco, zapnij pasy i uruchom mnie. No to jedziemy! Cześć, pianino! Cześć, Henisiu! Cześć, pudło z ozdobami! Cześć, Henisiu! O! Cześć, kulo dyskotekowa! Cześć, Henisiu! Załadowaliśmy wszystko na pokład. Jak wam się jedzie z tyłu? Dobrze, Henisiu, dziękuję. Wygodnie i przytulnie. Nie martw się, już niedaleko. Ile mamy czasu? Zbliża się 4:00, Henisiu, pośpiesz się. Dobrze, następny postój. Nowy dom zegara. To tutaj, zegarze, w końcu się udało. Oto twój nowy dom. O, jestem ci niezmiernie wdzięczny. Nie ma za co, zegarze. A teraz szybciutko do środka. O, nie ma jak w domu. Nie mogę się doczekać, kiedy wszystkich zobaczę. Wygląda na to, że zdążyłem. O, gdzie oni się podzieli? Niespodzianka! O, tu jesteście! Dzień dobry wszystkim! Witaj, Henisiu! Zegarze, która jest godzina? Czas na zabawę! Hurra! Dzień, w którym Henisz poznał zegar i ze wszystkimi śmiał się w głos. Dzień, w którym Henisz poznał zegar, znalazł przyjaciół i dobrze bawił się. Henisiu! To mama mnie woła, zegarze. Muszę już iść. Bardzo się cieszę, że cię poznałem. Cała przyjemność po mojej stronie i dziękuję, że pomogłeś mi punktualnie dotrzeć do domu. Nie ma za co, zegarze. Miłego dnia! Pa, pa, Henisiu! Pa, pa, zegarze! Już idę, mamo! Dzień, który Henisz poznał... ponton! Cześć, pontonie! Witaj, Henisiu, złociutki! Jak się dziś czujesz, pontonie? Nie narzekam, Henisiu. Pode mną, jak widzisz, jest cudowny, cieplutki piasek, a hen, jak wzrokiem sięgnąć, rozpościera się piękna, błękitna otchłań oceanu. Pontonie? Dosłownie hipnotyzująca mnie swoim melodyjnym szumem lekko spienionych fal. Pontonie? Słyszę ich głos unoszący się wraz z bryzą morską, jak szepce mi do ucha. Pontonie, weź się w garść! Henisz usiłuje zadać ci pytanie. O, przepraszam, byłem gdzieś tam z syrenkami. Nie szkodzi, pontonie. Zastanawiam się... czym ty się różnisz od innych szalup i łodzi? Ratuję ludzi zagubionych na morzu, Henisiu. Jeśli ktoś ma kłopoty, razem z ratownikiem pędzę z pomocą, by dowieźć go bezpiecznie do brzegu. Jej, co to za niezwykłe zajęcie, pontonie! Hej, oddajcie mi muszelkę! Wydaje mi się, że dzisiaj nikomu nie grozi żadne niebezpieczeństwo. Ratunku! Pomocy!
Chyba pochopnie oceniłaś sytuację. Co się stało, delfinie? Zbliża się przypływ, a osioł został sam na wysepce. Wezwij ratownika, szybko! Na trójząb Posejdona. Delfin ma rację. Potrzebujemy ratownika, gdyby tylko jakiś tu był w pobliżu. Chyba wpadłem na świetny pomysł, Pontonie. Mogę zostać ratownikiem, żeby pomóc uratować osła. Doskonały pomysł, Henisiu. Za mną? Będziemy tam? W mgnieniu? Oka! Dzięki, delfinie. Cześć, Bojo. Cześć, Henisiu. Cześć, Mewo. Cześć, Henisiu. Cześć, gigantyczny kontenerowcu. Cześć, Henisiu. Osioł jest tuż przed wami. Powodzenia, Henisiu. Dzięki, delfinie. Pontonie naprzód. Gazu! Co mi strzeliło do głowy? Idealny dzień na opalanie, idealne miejsce, to mi strzeliło. Oby ktoś przypłynął i mnie uratował. Cześć, ośle. Przypłynęliśmy na ratunek. O, cudowna wieść. Pontonie, dlaczego się zatrzymaliśmy? Przykro mi, Henisiu, ale taki wilk morski jak ja nie może podpłynąć bliżej. Bo nie chcemy osiąść na mieliźnie, prawda? Teraz wszystko w moich rękach. Ale... jak mam go stamtąd przetransportować? Widać, nie na darmo nazywają mnie kołem ratunkowym. Damy sobie radę, ośle. Zaraz obaj z kołem uratujemy cię z wyspy. Dzięki, Henisiu. Obawiałem się, że nikt nie przyjdzie z pomocą, ale teraz czuję, że jestem w dobrych rękach. Ratunku! Pośpiesz się! Dobrze. Życzcie mi powodzenia. Zaczynam! Powodzenia, Henisiu! Hurra! Teraz, Henisiu, musisz jedynie wciągnąć osła na mój pokład. Chyba mam lepszy pomysł, Pontonie. Dobrze ci tam, ośle? Nigdy nie było lepiej! Zdrówko! Pontonie, możemy jednak poprosić na stały ląd? Rozkaz, kapitanie! Dzień, w którym Henisz poznał Ponton i ze wszystkimi śmiał się w głos. Dzień, w którym Henisz poznał Ponton, znalazł przyjaciół i dobrze bawił się. Henisiu! To mama mnie woła, Pontonie. Muszę już iść. Bardzo się cieszę, że cię poznałem. Cała przyjemność po mojej stronie i dzięki za udział w akcji. Nie ma za co. Miłego dnia. Pa, pa, Henisiu. Pa, pa. Już idę, mamo. Dzień, który Henisz poznał... lis. Cześć, liście. Cześć, Henisiu. Jak się czujesz, liście? Szczerze mówiąc, troszkę się denerwuję, ale jednocześnie jestem bardzo przejęta. A dlaczego? O, bo dzisiaj zbierane są listy. Jesteśmy z niej bardzo dumni. Prawda, telefonie? O, tak, tak. Za chwilę list wyrusza w swoją pierwszą podróż po wielkim świecie. Mamo, tato, przestańcie. Dam sobie radę. Rety, podróże są niesamowite, ale najważniejsze, żebyś niczego nie zapomniała. O, Henisz ma rację, liście. Sprawdź adres, masz dobry adres? Jeśli go nie masz, nie będziesz wiedziała, dokąd iść. Mam dobry adres. O, tutaj, widzisz? O, ale bez znaczka poczta na pewno cię nam zwróci. Muszę mieć jeden gdzieś tutaj. Dzięki, że się przykleiłeś. To już chyba wszystko. Lepiej się szykuj, córeczko. Listonosz odbiera listy o drugiej. Powiedziałeś o drugiej? Ale już dochodzi trzecia. Przegapiłaś zbieranie przesyłek. I co teraz będzie? O, gdyby to był jakiś listonosz, który by mi pomógł. Chyba wpadłem na świetny pomysł, liście. Mogę zostać listonoszem i pomogę doręczyć cię osobiście. To doskonały pomysł, Henisiu. Czy to skwar, czy biją gromy, na czas będziesz doręczony.
Juhu! Cześć, warzywniaku! Cześć, Henisiu! Cześć, przystanku! Cześć, Henisiu! Cześć, Jerzu! Cześć, Henisiu! Już widać sortownię listów, Henisiu. Będziemy w niej punktualnie. Liście, powiedz, czym dokładnie jest sortownia. Chodźmy, Henisiu, to ci pokażę. Tutaj trafiają listy i paczki z dosłownie całego świata. Guten Tag! Konnichiwa! Good afternoon! Dzień dobry wszystkim! Dalej sortuje się je według adresów. Wskakuj, Henisiu, do Japończyka. O! Wow! Liście! Gdzie jesteś? Tutaj, Henisiu. Dobrze sobie poradziłeś. Cześć, Wanie Pocztowy! Cześć, Henisiu! Tylko nie zapomnij zapiąć pasów! Już zapinam! Gotowe! Dziękujemy, Wanie! To tutaj liście! Aha! Teraz muszę cię jeszcze wrzucić do skrzynki pocztowej! Ho, ho! A, to pies! Proszę, nie obszczekuj nas! O co chodzi, liście? Nie wiedziałeś, Henisiu, że psy nienawidzą listonoszy? Nienawidzimy was? Skądże? Mój najlepszy przyjaciel jest listonoszem. A w ogóle to chciałem was powitać w swoim uroczym domu. To miło, psie! Przepraszam. Nie ma za co. A może chcecie soku żurawinowego z dodatkiem pomarańczy? Jestem taki owocowy! Dziękuję, ale mam zadanie do wykonania. Ale to była piękna przygoda. Każda podróż jest przygodą, liście. A zwłaszcza w towarzystwie naszych przyjaciół. Dzień, w którym Henisz poznał list i ze wszystkimi śmiał się w głos. Dzień, w którym Henisz poznał list, znalazł przyjaciół i dobrze bawił się. Henisiu! To mama mnie woła, liście. Muszę już iść. Bardzo się cieszę, że cię poznałem. O, nie zapomniałeś o czymś, Henisiu? Oczywiście. Trzeba cię wrzucić do skrzynki w drzwiach. Dzięki, Henisiu. Pa, pa! Pa, pa, liście! Już idę, mamo! Dzień, który Henisz poznał... Pandę! Cześć, Pando! O, cześć, Henisiu! Wszystko w porządku, Pando? Och, przepraszam, Henisiu, gdzie moje maniery? Wszystko dobrze, a nawet jest jeszcze lepiej niż dobrze. Dlaczego, Pando, skończyłaś malować obraz, idziesz ponurkować, czy kupiłaś sobie nowe rolki? Znacznie lepiej, Henisiu. Moja kuzynka z Chin przyjeżdża w odwiedziny. Już wprost nie mogę się doczekać, żeby ją uściskać. To cudowna wiadomość, Pando! Uwielbiam, kiedy odwiedzają mnie kuzyni. Przesyłka dla panny Pandy. O, do mnie. Denerwuję się. Dobrze wyglądam, Henisiu? Wyglądasz jak zwykle pięknie. Zostawię ją tutaj, dobrze? Czy w Chinach też są takie dziwne pandy? Brązowe i śpiące w zwisie głową do dołu? Nie jestem pandą, jestem leniwcem. Oczywiście, leniwcu, ale skoro ty jesteś tu, to gdzie jest moja kuzynka? Mam nadzieję, pando, że nie zgubiła się gdzieś w zoo. O, gdyby był jakiś opiekun zwierząt, który pomógłby odszukać moją kuzynkę. Chyba wpadłem na świetny pomysł, pando. Mogę zostać opiekunem zwierząt i pomogę ci odnaleźć twoją kuzynkę. Co za doskonały pomysł, Henisiu. Chodź z nami, idziemy szukać! Dołączę do was za chwilę. Leniwiec zasypia, wisząc do góry nogami. Musi sobie odpocząć po podróży. Na razie poszukamy jej sami. Cześć, lwie! Cii, Henisiu.
Mam na oku urodziwą gazelę. O tam. Berek! Och, ty lwie! Zawsze mnie zaskakujesz! Zaraz cię dogonię! Lwie? Gazelo? Czy widzieliście może w okolicy pandę taką jak ja? Przykro mi, pando, ale nie widziałem. Graliśmy w Berka i nic nie widzieliśmy. A właściwie to mi coś przypomniało. Lwie? Tak? Berek! Złapię cię, gazelo! Zapowiada się długi dzień, co, pando? Zebro! Widziałeś dziś jakąś nową pandę? Przykro mi, Henisiu. Skupiam się na malowaniu obrazu. Hipko! Czy widziałaś może gdzieś dzisiaj pandę podobną do mnie? Bardzo żałuję, ale dziś od rana nurkuję. Cześć, słonico. Czy widziałaś dziś pandę taką jak moja znajoma? Niestety nie, Henisiu. Cały dzień ćwiczę jazdę na wrotkach. I co my teraz zrobimy, Henisiu? Szukaliśmy dosłownie wszędzie i nigdzie ani śladu mojej kuzynki. Jeszcze nie wszędzie, pando. Powiedz, drogowskazie, którędy się idzie do wybiegu leniwców? Chętnie wskażę ci drogę, Henisiu. Trzeba iść w tę stronę. Dzięki, drogowskazie. Cześć, mamo leniwca. Czy widziałaś dziś w okolicy pandę podobną do tej? Pandę tutaj dzisiaj? Obawiam się, że nie. Nic ci się nie stało? Wybaczcie jej, ale moja kuzynka przyleciała wczoraj z Ameryki Południowej i nie opanowała spania do góry nogami. Prawda, kuzynko? Ile razy mam ci powtarzać, że żaden ze mnie leniwiec, tylko panda! To ty cały czas byłaś tutaj? Doręczyciel przesyłki pomylił wybiegi. Ale skoro nie jesteś leniwcem, to gdzie jest mój kuzyn? Tu jestem. Dzień, w którym Henisz poznał pandę i ze wszystkimi śmiał się w głos. Dzień, w którym Henisz poznał pandę, znalazł przyjaciół i dobrze bawił się. Henisiu! To mama mnie woła, pando. Muszę już iść. Bardzo się cieszę, że cię poznałem. Cała przyjemność po mojej stronie. I dziękuję za pomoc w odnalezieniu kuzynki. Nie ma za co. Miłego dnia. Pa, pa, Henisiu. Pa, pa. Już idę, mamo. Dzień, który Henisz poznał. Balon. Cześć, balonie. Cześć, Henisiu. Jak się czujesz, balonie? Fantastycznie, Henisiu. Balon ma niezwykłe życie. Barwne, jaskrawe i upływa ono nam na balach i festynach. Balonie? Co, Henisiu? Jak unosisz się w powietrzu? Za pomocą magii? Nie ma w tym żadnych czarów, Henisiu. Jestem wypełniony helem. Chłopcy, opowiedzcie Henisiowi. Witaj. Ucz się o helu, hel to gaz, co aż do chmur unosi nas. Choć nie ma zapachu, smaku i barw, to hel jest dla nas wiele wart. Chciałbym tak unosić się w powietrzu jak wy, balony. Dzisiaj nie mamy na to czasu, Henisiu, bo czeka nas występ w cyrku. Ja i chłopcy będziemy towarzyszyli na arenie najśmieszniejszemu klaunowi na świecie. Prawda, chłopcy? Tak, szefie. Chciałbym obejrzeć wasz występ w cyrku, balonie. A możemy ci zafundować bilet. Jeden ulgowy dla dziecka, kaso. Mogę sprzedać, lecz będzie bezużyteczny. Przykro mi, ale występ został odwołany. Odwołany? Autobus, którym podróżuje klaun, zepsuł się, więc klaun nie przyjedzie. Żałuję. To katastrofa! Jak mamy wystąpić bez głównej gwiazdy, klauna? Wiesz, chyba wpadłem na świetny pomysł, balonie. Mogę zostać klaunem, żebyście mogli ze mną wystąpić. Świetny pomysł, Henisiu. Balonie, czuję, że czegoś mi brakuje. Przepraszam za spóźnienie. A, no właśnie, dzięki nosie. Witam wszystkie dzieci.
i nieprzeterminowane słodycze. Swoją pierwszą śmieszną sztuczkę wykonam z moim nadmuchanym asystentem. Balonem! Nie będziesz miał żalu? Skądże znowu? Będę zaszczycony. Co to za sztuczka? Ostrożnie! To łaskocze! Tada! Hau, hau! To było super, Henisiu. Rozśmieszyłeś całą publiczność do łez. Co będzie następne? Zaraz zobaczysz, balonie! Cześć, armatko! Cześć, Henisiu! Juhu! Cześć, trampolino! Cześć, Henisiu! Cześć, obręcze! Cześć, Henisiu! Tada! Rety, Henisiu, to był najlepszy numer finałowy, jaki w życiu widziałem! Ale to jeszcze wcale nie koniec! Heniś będzie teraz kpił z grawitacji, ryzykując życie spacerem po linie. Nie próbujcie tego w domu! Przygotować siatkę asekuracyjną! Uprasza się o ciszę! Ostrożnie! 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 Tak! Bądź ostrożny, Henisiu! Nie patrz pod nogi! Jestem taki zdenerwowany, że zaraz pęknę! Spokojnie! Mamy cię, Henisiu! Dzięki, balony! Podrzućcie mnie tutaj, dobrze? Tada! Jednak ci się udało! Wykonałeś spacer po linie i ocaliłeś nasz występ! Dzięki, balonie! Ale bez was bym sobie nie poradził! A masz może ochotę na to? Dzień, w którym Henisz poznał balon i ze wszystkimi śmiał się w głos. Dzień, w którym Henisz poznał balon, znalazł przyjaciół i dobrze bawił się. Henisiu! To mama mnie woła, balonie! Muszę już iść! Bardzo się cieszę, że cię poznałem. Cała przyjemność po mojej stronie. Dzięki, że pomogłeś nam stworzyć wyjątkowy występ. Nie ma za co. Miłego dnia. Pa, pa, Henisiu. Pa, pa. Już idę, mamo. Dzień, który Henisz poznał. Pociąg. Cześć, pociągu! Dzień dobry, Henisiu! Jak się czujesz, pociągu? Wspaniale, Henisiu! Mamy piękny, słoneczny dzień, ptaki śpiewają i jest mi ciuchtastycznie! Ciuch, ciuch! Pociągu, powiedz, dlaczego z twojej głowy wyrasta komin? Bo ja jestem parowozem, Henisiu! Co to jest parowóz? Widzisz, Henisiu, ja mam silnik parowy na węgiel, który paląc się zmienia wodę z kotła w parę, ta zaś wprawia koła w ruch. Ale gdy pary jest za dużo, muszę wypuścić ją kominem. Tut-tut! Tut-tut! Chciałbym kiedyś przejechać się parowozem. O, właśnie mi przypomniałeś, że muszę jeszcze dziś pojechać na wieś i podrzucić tamte zwierzęta. Cześć, Henisiu! Cześć, zwierzęta! Widzę pociągu, że wieziesz wiele zwierząt. Powinieneś się upewnić, czy żadnego nie zapomniałeś. Doskonały pomysł, Henisiu. Sprawdźmy, czy są wszystkie. Koń! Jestem! Świnki! Jesteśmy! Krowa! Jestem! Maszynista? Maszynista! A gdzie maszynista? Pewnie wysiadł na złej stacji. I co teraz będzie? Niestety, bez maszynisty sam sobie nie poradzę. Chyba wpadłem na świetny pomysł, pociągu. Mogę zostać maszynistą i pomogę ci dostarczyć te wszystkie zwierzęta na wieś. To dobry pomysł, Henisiu. Cieszę się, pociągu. No to odjazd! O, dlaczego nie ruszamy? Bez paliwa nigdzie nie pojedziemy. Dorzuć do kotła trochę węgla. Cześć, Henisiu. Cześć, Henisiu. Cześć, węgle. Tylko ostrożnie, Henisiu, ten węgiel stanie się diabelsko gorący. Obyś się nie poparzył. Wystarczy, Henisiu. Teraz mogę jechać. Zapowiedz odjazd. Odjazd! Tut-tut! Cześć, kaktusie. Cześć, Henisiu.
Cześć, wietraku! Cześć, wieże ciśnień! Cześć, Henisiu! Cześć, kanionie! Cześć, Henisiu! Świetnie sobie radzisz! Jesteś urodzonym maszynistą! Niedługo będziemy na miejscu! Cieszę się, że mogłem pomóc! Jeżeli stary most, ten tuż przed nami, znowu się nie zawalił, będziemy tam za chwilę! O nie! Pociągu, spójrz! O, stary most! Znowu się zawalił! Szybko, Henisiu! Hamuj! Henisiu, kazałem ci zatrzymać pociąg! Hamuj! Henisiu! Pociągu! Przecież hamuję! O nie! Rozbijemy się! Proszę, nie wpadaj w panikę! Na pewno coś da się zrobić! Ciekawe, co takiego, Mądralo? Mam przeskoczyć kanion? Właśnie! Spróbujmy przeskoczyć kanion! Coś ty, Henisiu! Żeby to zrobić, musielibyśmy jechać bardzo, bardzo szybko! Nie martw się, pociągu! Mam pomysł! Uwaga! Czy wszyscy gotowi? Gotowi, Henisiu! To do dzieła! Henisiu, świetnie ci idzie! Dzięki, Szuflo! Jeszcze jedna bryłka węgla i powinno wystarczyć! Henisiu, zbliżamy się do kanionu! Uwaga! Trzymać się! Wow! Juhu! Udało ci się! Wylądowaliśmy w samym środku wsi! Brawo, Henisiu! Dzięki, pociągu! Ale gdyby nie moi nowi przyjaciele, nie dałbym rady! A teraz do gospodarstwa! Dzień, w którym Henisz poznał pociąg i ze wszystkimi śmiał się w głos. Dzień, w którym Henisz poznał pociąg, znalazł przyjaciół i dobrze bawił się. Henisiu! To mama mnie woła pociągu. Muszę już iść. Bardzo się cieszę, że cię poznałem. Cała przyjemność po mojej stronie. Dzięki, że mi pomogłeś odwieźć zwierzęta na wieś. Nie ma za co. Miłego dnia! Pa, pa, Henisiu! Pa, pa! Już idę, mamo! Dzień, który Henisz poznał... Wielorybice! Cześć, wielorybico! O, dzień dobry! Wielorybico, to ja, Henisz! No wybacz mi, Henisiu, kochanie. Ja bez okularów jestem ślepa jak kret. Zaczekaj chwilę. Tak, znacznie lepiej. Widzę cię, jakbyś stał tuż przede mną. Jak się dzisiaj miewasz? Fantastycznie, Henisiu. Nie ma nic przyjemniejszego od porannego pływania w ogromnym, błękitnym oceanie. Wielorybico, umiesz oddychać pod wodą? Wieloryby mogą przebywać pod wodą bardzo długo. Ale nie mamy skrzeli, więc nie możemy oddychać pod wodą jak ryby. To czemu jednak udaje ci się pływać tak długo? Zatrzymuję wdech i nie wypuszczam powietrza przez nos lub usta jak ty, tylko przez mój otwór nosowy. O, Henisiu, moje okulary właśnie wpadły do wody. O nie, nie możesz zanurkować i ich wyłowić? Mogłabym, ale bez okularów niczego nie widzę. Gdyby znalazł się ktoś, kto umie nurkować i by je wyłowił. Chyba wpadłem na świetny pomysł, wiesz? Mógłbym zostać nurkiem i wtedy poszukałbym twoich okularów. Co za doskonały pomysł, Henisiu. To do dzieła! Rety, wielorybico, tutaj jest przepięknie! Też tak uważam, Henisiu. Ale nie ma czasu na zwiedzanie, bo musimy znaleźć okulary! Może są za koralowcem? Albo pod tą muszlą? O, albo w tej wielkiej ostrydze! O, nigdzie nie widać twoich okularów. Może ten wodorost wie, gdzie one się podziały? Wielorybico, to nie wodorost! To konik morski! Och, przepraszam, koniku morski. Zgubiłam okulary. Nie widziałeś ich przypadkiem? Przykro mi, ale nie. Lecz może wielki wrak statku wie, gdzie one są.
Dobra myśl, koniku morski. W wielkim wraku statku zbiera się wszystko, co opada na dno morza. Płyń za mną, Henisiu! Dotrzemy do wraku w mgnieniu oka! Cześć, kotwico! Cześć, Henisiu! Cześć, okręcie podwodne! Cześć, Henisiu! Cześć, ośmiornico! Cześć, Henisiu! Wybacz, Henisiu, ale muszę wracać na trening. Jutro czeka mnie wielki wyścig. Powodzenia w szukaniu okularów. Dzięki, koniku morski. Ahoj, Henisiu. Cześć, wraku statku. Wyglądasz mi na tego, który szuka okazji. Nie mylę się, prawda? Mamy stary cuchnący materac wyłowiony dziś rano. Mamy schodzony dziurawy but i komodę bez szuflad. O, ta komoda byłaby ozdobą mojego salonu. Wielorybico, szukamy tutaj twoich zielonych okularów. Zapomniałaś? Powiadacie, że były zielone? Sprawdźmy. Mamy zielone beczki, zielony beret i zieloną butelkę, ale z żalem stwierdzam, że nie mamy tu zielonych okularów. Henisiu, nigdy nie odnajdziemy moich zielonych okularów. Henis? Co się dzieje, Henisiu? Regin! Ratuj się, kto może! Cześć, Reginie! Nie pożeraj nas! My jesteśmy niesmaczni! Jeść was, para głuptasów! Chciałam wam tylko o czymś powiedzieć. O czym chciałeś nam powiedzieć? Ano, o tym, że znalazłem zielone okulary! Konik morski twierdzi, że są twoje. Och, dziękuję, Rekinie. I wybacz, że posądziłem cię, że nas zjesz. Nie ma sprawy. Ciągle mnie to spotyka. Dzień, w którym Heniś poznał wielorybicę i ze wszystkimi śmiał się w głos. Dzień, w którym Heniś poznał wielorybicę, znalazł przyjaciół i dobrze bawił się. Henisiu! To mama mnie woła, wielorybico. Muszę już iść. Bardzo się cieszę, że cię poznałem. Cała przyjemność po mojej stronie, Henisiu. I dziękuję za pomoc w szukaniu moich okularów. Nie ma za co. Miłego dnia. Pa, pa, Henisiu. Pa, pa. Już idę, mamo. Dzień, który Henisz poznał latarnię morską. Cześć, latarnio. Dzień dobry, Henisiu. Jak się czujesz, latarnio? Dziękuję, bardzo dobrze. Nie ma nic lepszego od oddychania świeżym powietrzem i obserwowania fal bijących o skały. Latarnia morska. Tak, Henisiu? Dlaczego stoisz tu i obserwujesz morze przez cały dzień i noc? Taką mam pracę, Henisiu. Widzisz przed nami te ostre skały? Cześć, Henisiu! Więc, gdy jest bardzo, bardzo ciemno lub gdy jest bardzo gęsta mgła, pomagam łodziom i okrętom bezpiecznie dopłynąć do brzegu. Jak to robisz, latarnia morska? Czy dzwonisz do nich? Czy może głośno krzyczysz? Albo dajesz sygnał trąbką? Robię coś lepszego, Henisiu. Wysyłam im bardzo jasne światło z czubka mojej głowy. Jej, jak moja latarka! I to dlatego nazywają cię latarnią. Właśnie dlatego, Henisiu. Czy widzisz? Płynie kuter. Oświetlę mu drogę, żeby nic mu się nie stało. Lampa zgasła, żarówka się przepaliła. To katastrofa! I co teraz będzie? Mogę poprosić mamę, żeby znalazła żarówkę. Ona zawsze zmienia w domu żarówki. Och, to nie jest takie proste, Henisiu. Tylko latarnik umie naprawić moją ogromną lampę. Chyba wpadłem na świetny pomysł, latarnio. Mogę zostać latarnikiem. Zmienię ci żarówkę i naprawię lampę. Pomysł jest doskonały, Henisiu. Dobrze, ale róbmy to po kolei. Gdzie są zapasowe żarówki? W tej małej komórce za tobą, Henisiu. Dzięki, latarnio. Wrócę do ciebie za chwilę. Cześć, Henisiu! O, nie wiedziałem, że tu się mieści aż trylion tekturowych pudeł. Będę je otwierał po kolei, aż znajdę tę żarówkę. Cześć, piłeczko. Cześć, Henisiu. Cześć, trąbko. Cześć, Henisiu. Cześć, piankowy palcu. Cześć, Henisiu.
Czy naprawdę tak trudno jest znaleźć wielką żarówkę? Na przykład o taką? Czołem, Henisiu! Udało się, latarnia morska! Mam zapasową żarówkę! Gratuluję, Henisiu, ale musisz się pośpieszyć, bo nie mamy czasu. Ten mały kuterek nie wie, że płynie prosto na te ostre skały. Już dawno nie było tak ciemnej nocy. Nic nie widzę, abym tylko nie nadział się na te ostre skały. Lampa jest na samej górze, Henisiu. Ale zanim zaczniemy się wspinać, musimy wyłączyć prąd. Słusznie, żarówko. Wyłączyłem. Latarnia morska, idziemy do ciebie! Daleko jeszcze, latarnia morska? Zostało ci kilka schodków, Henisiu. Będziesz tu za chwilkę. Dobrze, idziemy. Jesteś bardzo dzielny. Dotarliśmy. Powiedz, gdzie mam cię wkręcić. Tutaj, Henisiu. Dzięki, żarówko. Latarnio, ta nowa nie świeci. Och, Henisiu, musisz najpierw włączyć prąd, bo zaraz kuterek rozbije się o skały. Ja się tym zajmę, latarnio. Piłko, jesteś gotowa? Gotowa, Henisiu! O ja! Oj, oj! I, a. O mały włos! Gratuluję, Henisiu! Wymieniłeś żarówkę i ocaliłeś kuter! Jak na prawdziwego latarnika przystało! Dzień, w którym Henisz poznał latarnię i ze wszystkimi śmiał się w głos. Dzień, w którym Henisz poznał latarnię, znalazł przyjaciół i dobrze bawił się. Henisiu! To mama mnie woła, latarnia morska. Muszę już iść. Bardzo się cieszę, że cię poznałem. Cała przyjemność po mojej stronie, Henisiu. Dziękuję za wymianę żarówki i pomoc w uratowaniu małego kuterka. Nie ma za co. Miłego wieczoru. Pa, pa, Henisiu. Pa, pa. Już idę, mamo.